produktach spożywczych takiej substancji złożonej organicznej, jaką jest drobia. Drobia, tak. To jest właśnie taka substancja. Nie wiem, tutaj właśnie jest cukier w cukrze. Tutaj tu sprawdzimy, czy tutaj mamy. Chodź, chodź, pomożesz mi tą osobę. Tutaj. Aha, dobra, myślałam, że zaszło. Dobrze, super, ale ładnie, siadajcie. A za chwilę was już poproszę, żebyście powstawały i podeszły tutaj do stolika, podeszły mi do stoliczka. Wszyscy zostają, sprawdzimy, nie widziały. Ale produkty, marchewkę widzę, chodź Tola. Stefan. I teraz ja was będę się pytała, co my mamy tutaj w tych kubeczkach. Chodź, chodź. Zobacz, co tutaj mamy. Zobacz. Co tu mamy? Na śniadanko było. Co to jest? Chlebek. A tutaj mamy, co my mamy tutaj? Krótki kukurydziane, tak? To jest produkt spożywczy, taki zbożowy, spożywczy. A tutaj jest taki, widzicie, z płatków ryżowych, zrobiony taki tutaj właśnie chlebek. A to jest jabłuszko, tak. Tak, Stefanek, to jest jabłuszko, ale to jabłuszko teraz nie będzie do jedzenia. Tylko to będzie do wykorzystania, do eksperymentu. Tutaj mamy ogóreczek. Ogórek też jest dobry, prawda? Ogóreczek. I tutaj mamy co? Okrojony plasterek czego? Ziemniaczka. Ziemniaczka, tak? Tola. A tutaj jest pomarańczowa, zdrowa, która zawiera karotę. Marchewka. Pięknie, Bruncio. No i tutaj jeszcze przygotowałyśmy razem z Adelką i z Zuzią cukier i sodę. Sprawdzimy. A do tego, żeby sprawdzić, czy w tych produktach znajduje się skrobia, użyjemy taki specjalny tutaj płyn, który się nazywa jodyna. I zobaczymy. Jodyna, tak. Jeżeli będzie skrobia w którymś z tych produktów, jodyna zmieni kolor. Bo jodyna ma w sumie brązowy kolor i wam zaraz pokażę. Zobaczcie. Sadzam tutaj. Ona bardzo brudzi, dlatego was nie będę tutaj fatygować, żebyście może zabrudzili. I widzicie? Jodyna jest brązowa. I popatrzcie. Ciocia wkropiła do cukru i się tutaj nic nie zrobiło. Zobaczymy teraz tutaj, czy w sodzie znajduje się. Wlepiamy do sody. No widzicie, że na razie jeszcze nie zmieniła koloru. Może za chwileczkę troszeczkę się tam zmieni. Ale jeżeli wsadzimy tutaj kropeleczki do chlebka. W chlebku coś się zadzieje. Zaczyna, zobaczcie, co się dzieje. I tutaj zdamy do płatków kukurydzianych. Zobaczcie, co to się stało z tą jodyną. Zobaczcie, co to się robi. Ja sama się tak zaciekawiłam. Przesuwam co ta greszka. Zobaczcie, co się robi z tą jodyną. Kolor zmienia. I zobaczcie, że do ziemniaczków damy. Magia, czyli jest, tak? O, popatrzcie. Czy w ogórku będzie też jodyna? To jest nasz kurczak. I zobaczcie. I zobaczcie. W marchewce, czy jest skrobia? Nie zmieniła za bardzo kolor. Tak, śladowe chyba są tam jakieś, prawda? Ilości tej skrobi. Pod leciutką góreczek, ale najbardziej. Gdzie zmieniony został kolor jodyny? W próbkach kukurydzianych i w chlebku. Tak, ryżowy, troszeczkę w jabłuszku, bo widzicie, że też jodyna zmieniła kolor. I gdzie jeszcze? W ziemniaczku, zobaczcie. Zobaczcie, jaki taki niebiesko-granatowy kolor, taki bardziej czarny.